Tam na naszym kolejnym wykładzie w którym chcemy towarzyszyć Mojżeszowi, ale nasz wykład nie jest tylko i wyłącznie o Mojżeszu, bo chciałbym, żebyśmy też zrozumieli, że kiedy poznajemy pewne postacie, to my nie poznajemy tylko te postacie, my poznajemy też rzeczywistość, w której przyszło im żyć. To trochę tak jak w biografiach czy to w książkach biograficznych, czy w filmach biograficznych, kiedy widzimy film poświęcony jakiejś postaci, to czy, czy czytamy książkę to wtedy jest to fajne kiedy możemy zobaczyć też w jakiejś rzeczywistości przyszło im żyć myślę że wtedy zupełnie inaczej rozumiemy decyzje problemy sytuacje które wpływały na taką a nie inną postawę i myślę że podobnie jest w przypadku Mojżesza zacznę może od słowa to już trzeci raz dzisiaj zaczynam nie zacznę dzisiaj od takiego słowa które jest tak sobie pomyślałem takim life motywem tych wykładów a mianowicie, kiedy Bóg posyła, to nie posyła człowieka do zadania, które ma go powalić, które jest ponad jego siły. Kiedy Bóg posyła, to też właściwie zaopatrza, i kiedy Bóg posyła, to też towarzyszy człowiekowi. Słowo, które chciałbym teraz przeczytać, jest wyjęte z 12 rozdziału drugiej księgi mojżeszowej. Także powoli, powoli posuwamy się do przodu. Ale jest to ważne słowo, ważna informacja. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. A szło z nimi mnóstwo, przepraszam, a szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody i bydła, bardzo liczny dobytek. Mamy więc sytuację ludu, który już wychodzi z Egiptu. I można. Zadać sobie może takie pytanie, po co to wszystko było, o czym mówiliśmy tydzień temu? Bo przecież Mojżesz pod gorącym krzewem otrzymał bardzo jasne polecenie, bardzo jasną misję. Pójdziesz do faraona, staniesz przed nim, Ty powiesz, aby wypuścił mój lud izraelski z ziemi egipskiej. Wyprowadzisz mój lud z ziemi egipskiej. I można powiedzieć, tak się zaczyna dziać. Ale jak wiemy, w Egipcie działo się jednak troszeczkę wcześniej, zanim doszło do tej sytuacji, można zadać sobie pytanie, dlaczego? Bo wiemy, że przecież przyszły plagi, przyszły ogromne doświadczenia na Egipcjan, a przecież wszystko mogło wyglądać inaczej. Myślę, że to jest takie jedno z pierwszych doświadczeń, które warto mieć gdzieś w swojej pamięci, a chyba każdy z nas ma takie chwile zapomnienia, a mianowicie kiedy Bóg coś obiecuje. Kiedy Bóg coś przedstawia człowiekowi, do czegoś człowieka posyła, to wcale nie oznacza, że Bóg jakby automatycznie przenosi człowieka w daną rzeczywistość. Do tej rzeczywistości trzeba dojść. I to jest ludzka droga, ludzkie zmaganie. To nie jest wyłączenie człowieka z rzeczywistości. I myślę, że to jest doświadczenie, które było bardzo potrzebne samemu Mojżeszowi. Bóg posyła go do faraona, chce, by wyprowadził lud izraelski z ziemi egipskiej. Ale wcale nie ma tutaj mowy o tym, że wszystko przejdzie prosto, łatwo, bardzo szybko, a później już będzie tylko i wyłącznie ziemia obiecana. Można powiedzieć, gdyby tak sobie siąść i naradzić się, to musiałyby zapaść pytania: jak tam dojść, jaka tam jest droga, z jakimi trudnościami będzie to związane, z czym przyjdzie nam po drodze się zmagać, czy ludy, które gdzieś tam żyją po drodze, będą nas po prostu przepuszczały. Bóg utoruje drogę i pójdziemy. I myślę, że to jest coś, co warto pamiętać, coś, czego doświadczył Mojżesz. I myślę tak teraz trochę na marginesie, kiedy wczytujemy się, kiedy słuchamy wszystkich obietnic Chrystusa, darów, o których mówi Chrystus, to tam nie ma słowa o tym, że odkąd pójdziemy za Chrystusem, to nasze życie będzie od tego momentu zdrowe, bogate. Bez żadnych problemów, bez żadnych komplikacji. Nie. Bóg nie wyłącza człowieka z rzeczywistości życia. Tego doświadczył Mojżesz. Myślę też, że dla Mojżesza ten cały czas był też czasem budowania jego chrześcijańskiej osoby. Chrześcijańskiej, przepraszam, to zapędziłem się. Jego bożej osobowości, tak to powiedzmy. Takiej osobowości, w której jakby był przez Boga doświadczony, rzeczywiście przygotowany do zadania które będzie go czekało w przejściu przez pustynię, czy w drodze przez pustynię. To jest jego kształtowanie, bo jak pamiętamy, Mojżesz, który przychodzi do faraona, jest człowiekiem, ja bym tak powiedział, dobrze zmotywowanym. I naraz pierwsza odmowa faraona sprawia, że Mojżesz też jest troszeczkę taki zbity z tropu, bo coś się zaczyna nie udawać. Myślę, że plagi z jednej strony, a z drugiej strony te boże znaki, są też dla Mojżesza świadectwem tego, kim jest Bóg. To jest czas, w którym Mojżesz zaczyna poznawać Boga takim, jakim Bóg jest, a nie takim, jak miał go wcześniej w swojej wyobraźni. Kiedy myślę o, tych, o tym czasie, który jest też czasem w Egipcie, to chyba trzeba też powiedzieć, że to był czas, którego potrzebował sam Izrael. My nie do końca wiemy, jak wyglądało życie duchowe Izraela po Józefie. To jest, można powiedzieć, taka kilkusetletnia wyrwa, o której niewiele wiemy. Wiemy, że byli w Egipcie, wiemy, że tam się osiedlili, wiemy też, że z tego narodu, który tam przyszedł, stał się Izrael narodem niewolników i myślę też, że ich życie duchowe gdzieś też uległo takiemu zniewoleniu. To może jest na wyrost, ale Mam takie wrażenie, że gdzieś to życie duchowe jakby zostało uletnione, właśnie takie zniewolone, stało się życiem bez takiego właściwego zakorzenienia, bez takiego właściwego poznania Boga. Można powiedzieć, Bóg staje się takim Bogiem gdzieś w tradycji, o którym wiemy i to jest tak jak no też współcześnie, że przecież wielu ludzi w Europie, wielu ludzi tutaj też wie, że... No, to jest Bóg tradycji moich rodziców, ale czy to jest mój Bóg, to ja już do końca nie będę o tym stanie powiedzieć. I doświadczenie Egiptu, doświadczenie plag, które spadają na Egipt, a z jednej strony, z drugiej strony znaków, które my towarzyszą temu, sprawia też, że chyba sami Izraelici zaczynają inaczej postrzegać Boga, oni są inaczej przygotowywani, ich życie duchowe nabiera tego doświadczenia mocy i doświadczenia bliskości Bożej, która sprawia, że kiedy będą wychodzić, będą też duchowo innym narodem. Czy to będzie głębokie życie duchowe, to się okaże, ale myślę, że to całe doświadczenie, które jest doświadczeniem Egiptu, zapadnie głęboko w wymysły przynajmniej kilku Izraelitów, którzy wtedy, kiedy przyjdzie im przeprawiać się przez Jordan, zobaczyć, jak wygląda Miejsce, do którego przyjdzie im przejść, nie przelękną się tego, że tam jest wojsko, że tam są ludzie silni, bo będą mieli w swojej pamięci, w swojej głowie wspomnienie tego, jak wielki, jak potężny jest Bóg. Jak wiemy, no, większość z tych, którzy tam pójdą, powiedzą: Boże, tam się w ogóle nie da iść, to strach tam iść, to po prostu wejdziemy, od razu nas zniszczą, pokonają. A Jozue wtedy powie: Nie ale on w swojej pamięci, w swojej głowie będzie niósł obraz tego, co było w Egipcie. I trzecia rzecz, która myślę, że była ważna, jeśli chodzi o to doświadczenie Egiptu, to ono to jest coś, co wynika z tego dzisiejszego wiersza, który przeczytałem. Chyba rzadko na to zwracamy uwagę. W 38 wierszu, przeczytam to jeszcze raz, a szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody i bydła, bardzo liczny dobytek. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu. Kim byli ci ludzie? Tego nie wiemy. Nie sądzę, by byli to Egipcjanie, ale być może jest tak, może to jest moje myślenie na wyrost, ale chyba była też taka grupa ludzi, którzy widząc to wszystko, co dzieje się w Egipcie, plagi, które spadają, i widząc Izraelitów, którzy jednocześnie są chronieni od tych plag, zadali sobie trud pytania, jaki Bóg ich chroni, kto sprawia, że jakby to wszystko ich mija, kto sprawia, że ta cała moc jest mocą, która im towarzyszy. Może to jest tak, że to są ludzie, którzy też gdzieś nie do końca, można powiedzieć, w swoim życiu duchowym byli zakorzenieni, może po prostu żyli w swojej tradycji, którą wynieśli i oto teraz poczuli przez moment tych wszystkich doświadczeń pewną szansę na zasadzie spróbuję i pójdę. To nie jest tak, że to ich automatycznie jakoś zmieniło, że oni stali się Izraelitami. Nie, wręcz mamy przepisy dotyczące Paschy, które będą jakby ich wyłączały z tego, ale widać, że oni szli z Izraelitami. Te przepisy są świadectwem tego, że ci obcy ludzie, obcy naród też im towarzyszył. Dlaczego? Może to też jest dzisiaj takie trochę na wyrost, ale może oni gdzieś poczuli. Że ta droga wybawienia, droga zbawienia, to jest może nie do końca słowo adekwatne do tej całej sytuacji, gdzieś idzie przez Izrael. To trochę tak, jak przecież chrześcijanie, jeśli trochę pomyślimy, stąd może to moje dzisiejsze przejęzyczenie o Mojżeszu, to przecież my korzystamy z tej tradycji. My jesteśmy spadkobiercami tego wszystkiego, a oni być może przeczuwali, że to jest ta droga, która może prowadzić. Do tego więcej, dalej, lepiej, inaczej. Poczuli po prostu zwyczajnie, że z tym narodem związana jest nadzieja i też chcieli tą drogą pójść. I myślę, że to jest takie ważne, jeśli chodzi o, o ten fragment i wyjście Izraelitów z ziemi egipskiej. Mamy więc Izraelitów, którzy wychodzą. Wychodzą też, można powiedzieć, w taki szczególny sposób, bo do tej pory to Mojżesz biegał do faraona od czasu do czasu mówiąc wypuść mój lud po doświadczeniu ostatniej plagi śmierci która zaczyna zaglądać do domów egipskich to faraon posyła po Mojżesza i prosi to wy wyjdźcie można powiedzieć to jest tak niesamowite doświadczenie które sprawia że najprawdopodobniej Egipcjanie żyli naprawdę w jakimś doświadczeniu lęku to jest pewne przerażenie Poczuli rzeczywiście działanie takiej mocy, która ich przeraziła. Chcieli po prostu, by to, co ich przeraża, od nich odeszło. Pozwalają więc wyjść Izraelitom, i tutaj chciałbym powiedzieć o dwóch bardzo istotnych rzeczach, które, na które zwróciłem uwagę, które dla mnie są istotne i którymi chcę się podzielić. Zaraz o nich powiem, natomiast. Jakby wiemy, że wyjście też Izraelitów z ziemi egipskiej jest wyjściem takiego niesamowitego doświadczenia, które ma ten naród, to jest ogromne błogosławieństwo. Są prowadzeni przez Boga w ciągu dnia w słupie obłoku, w ciągu nocy, w słupie ognia. I to nie jest tylko i wyłącznie rodzaj kierunkowskazu, to jest niesamowite doświadczenie świadomości tego, że widzę niemalże prowadzenie Boże, Boże w moim życiu. Kiedy robię krok do przodu, to jestem pewien tego, że przed chwilą w tym miejscu stała Boża stopa, że krok, który robię przed siebie, to jest krok jakby wstępowania w Boże ślady. No, ja muszę powiedzieć, to jest coś, co można sobie wyobrażać, co być może doświadczaliśmy też w życiu. To jest taki niesamowity moment, który, jeśli mamy takiego momentu spotkania z Bogiem, Warto gdzieś w sobie też pielęgnować jako taką świętość doświadczenia swojego życia, bo to nie jest codzienność to też jest istotne. To nie jest tak, że tego później Izraelici będą doświadczali codziennie, widząc to wszystko. To jest doświadczenie, którego w danej chwili bardzo potrzebowali i które im bardzo pomogło. I tutaj te dwa elementy, o których powiedziałem, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze to jest święto. Zanim Izraelici zrobią ten krok, wyjścia z ziemi egipskiej, są przez Boga przygotowani do świętowania. I to jest szczególne święto obchodzone wtedy po raz pierwszy. To jest święto Paschy. Myślę, że Izraelici nie do końca rozumieli, jak ogromny dar otrzymują od Boga. Myślę, że to pierwsze święto było takim czasem, w którym jakby Dopiero poznawali to wszystko, ale kiedy pomyślę sobie o Izraelu po roku, pięciu, dziesięciu, pięćdziesięciu, stu latach, kiedy przyszło im być w niewoli, to przecież to jest niesamowity czas, kiedy mogli siadać razem w czasie święta Paschy, i jakby na nowo odnajdować ten święty czas darowany przez Boga. Ale to święto ma też bardzo konkretny wymiar pokazujący, jakby całe Jego otoczka, przygotowanie. To jak go mają spożywać? Można powiedzieć, niemal, że w pełnym ręczunku do wyjścia. To wszystko sprawia, że Izraelici, myślę, że w tym święcie otrzymali taki niesamowity znak też od Boga, pokazujący: To nie jest wasze miejsce, wy jesteście w drodze. Cel jest przed wami. Wy zdążacie do ziemi obiecanej. To jest jakby pójście dalej niż to, co jest tu, teraz i w tej chwili, gdziekolwiek. Będą później obchodzili to święto. To będzie nie tylko cofnięcie się do tego czasu, przypominanie tego, co zdarzyło się w Egipcie, ale też myślę takie zrozumienie, że jest ta prawdziwa Ziemia obiecana, która jest przed nimi. I tak sobie pomyślałem, że przecież my, jako chrześcijanie, też mamy taki święty czas, który dobrze przeżyty jest czymś niesamowitym, darem dla człowieka. Jesteśmy teraz w czasie pasyjnym, czasie, w którym podążamy też za Chrystusem do Jerozolimy, pod krzyż, by zrozumieć nie tylko to, co stało się, ale też czym jest krzyż dla nas, jakim jest darem, by zrozumieć słowo, które nie mówi koniec, ale wykonało się. By zrozumieć krzyż jako miejsce pojednania człowieka z Bogiem. I myślę, że wtedy też rozumiemy, że ten czas pokazuje nam, ten święty czas, który możemy przeżywać, że to jest dar, pokazujący też nam chrześcijanom, że my też jesteśmy w drodze. Można powiedzieć, życie tutaj jest naszą drogą i wędrowaniem do naszej ziemi obiecanej, do tego miejsca, które dla nas przygotował Chrystus, do czasu wypełnienia się wszystkich obietnic związanych z tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, by wyjść z tego świata w są łzy, cierpienie, niedostatek, smutek, śmierć do tego miejsca, gdzie tego wszystkiego nie ma. I to jest myślę jedna z tych niesamowitych rzeczy, kiedy pomyślimy, czym jest święto. Święto jest więc darem i warto z niego korzystać. Jak sobie też pomyślałem, że kiedy wyłączamy się z tego święta, kiedy jakby rezygnujemy z jego religijnej głębi, i traktujemy tylko i wyłącznie czas świąteczny jako czas wolny, bo tak jest, no w kalendarzu można powiedzieć jest czas, jest wolny w ten dzień, w ten dzień, w zależności jak te święta wypadają. I dla wielu osób jest to po prostu dzień wolny od pracy, gdzie mogę sobie dłużej pospać, gdzie mogę sobie nie wiem, spokojnie popatrzeć na telewizję, w drugie święto Bożego Narodzenia mogę nawet sobie premiership już pooglądać, tak? bo to już chyba wtedy grają. Jest liga, która chyba najdłużej gra, więc. Ale myślę, że wtedy jakby rezygnujemy z tego daru, który pozwala nam odkrywać siebie. Święto Paschy jest dla Izraelitów w każdym momencie później jakby przypomnieniem tego, kim są. Jest jakby odnalezienie siebie. I myślę, że dla nas też święta chrześcijańskie są takim darem, by zrozumieć siebie jako człowieka. I drogę, która jest przede mną. I to jest ten pierwszy element, na który dzisiaj tak troszeczkę dłużej mówiłem, skupiając się na święcie. A drugi to, nie wiem czy to wiązać, czy nie wiązać, to radość. Celowo to wydzielam, dlatego że ktoś może powiedzieć: No przecież każde święto jest radością. Jest, ale myślę, że chodzi tutaj o coś innego. Święto jest czymś, co się powtarza, co jest cykliczne, co jest jakby powrotem człowieka do świętego czasu, a radość, o której mówię, wynika z wydarzenia chwili. Czyli nie jest czymś, co jest związane z tym, że możemy sobie to w jakiś sposób w pełni zaplanować, że będziemy cyklicznie co roku się radować. No chyba, że ktoś obchodzi urodziny, no to może tam co roku się radować. Nie wiem, do którego roku się raduje, a później kiedy już się smuci, to już jest inna sytuacja. Ja zawsze mówię, to jest też tak, że jest taki moment, w którym życzy się osobie szczęścia, tak? dużo szczęścia, a później naraz przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się życzyć dużo zdrowia. I myślę, że to jest ten moment, który pokazuje, że o, już jest się po tej troszeczkę jakby dalszej stronie życia. Z czym jest związana z radością? Z przejściem przez Morze Czerwone. To jest niesamowity moment pokazania Bożej Mocy, Bożego prowadzenia, Bożej Ochrony, ale też jeżeli wyobrazimy sobie całą tę sytuację, to możemy powiedzieć, że to jest moment, w którym po tym jak te wody już stąpiły się, wojska faraona są zalane, że Izraelici mogliby paść na tym drugim brzegu z takim ogromnym biciem serca i myśleć sobie, O Boże! Ledwo co uszliśmy z życiem. Nie? Ja myślę, że to był dramatyczny moment. My go widzimy, może przez, też przez filmy, czasami jako taki moment triumfu, niemalże przejścia, ale myślę, że dla Izraelitów to był dramatyczny moment. To była niemalże walka o życie, bo jeśli dopadną, to zginiemy. Więc ta obawa się tam pojawia też. I naraz po tej drugiej stronie myślę, że te napięcie jest tak ogromne, i wtedy przychodzi radość. I tutaj, uwaga, radość, którą zaczyna ten, który przewodzi. To takie skierowanie do księży, do liderów, do przywódców, o to, by umieć też zatrzymać się po to, by po prostu cieszyć się. Czytamy w 15 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej pieśni Mojżesza. Ja przeczytam tylko krótki kawałek. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie Izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nadal wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mego, przeto go wysławiam. Jest ogromna radość, jakby radość też ze zrozumienia tego, co jest darem Bożym, co jest Bożą Ochroną, co jest Bożym Prowadzeniem, ale tak sobie pomyślałem, że to jest taki moment, w którym. Jest dużo spontaniczności. To nie jest święto teraz z ustawianymi, nie wiem, ołtarzami, z przystrajaniem, z przygotowywaniem się tygodniowym. Jest taki moment, w którym warto się cieszyć, chociaż to nie jest jeszcze ziemia obiecana. To nie jest tak, że oni już doszli, że teraz skończyły się wszystkie problemy. Nie pokonano pierwszy problem, żeby powiedzieć, zrobiono. Ogromny krok, ale jeden, a nie wiadomo, czy tych kroków nie będzie jeszcze tysiąc. Ale warto wtedy zatrzymać się i po prostu się cieszyć. To jest, myślę, że to dużo jest z tym takiej psychologii. To znaczy, że człowiek potrzebuje też takiego zatrzymania, cieszenia się tym, co do tej pory udało się zrobić, a nie czekania tylko i wyłącznie na ten ostateczny efekt, kiedy. Dojdziemy do Ziemi obiecanej, wtedy będziemy się cieszyć. Myślę, że nie, że są takie momenty, w których, tak jak tutaj, po przejściu przez Morze Czerwone, po prostu trzeba się zatrzymać i cieszyć się. Nie wiem, no, trudno mi podawać konkretne przykłady. Ja bardziej myślę o, o swojej parafii, o remontach, które nas czekają. I tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy chcieli cieszy, czekać z radością na to, kiedy. Skończymy wszystkie remonty. No, no to może mój następca się pocieszy, robiąc już swoje remonty. Bo to, co my wyremontujemy, trzeba będzie pewnie ponownie remontować. Nie, myślę, że to jest taki też czas. Coś budujemy. Może też niekoniecznie trzeba czekać z wszystkim do końca. Może są też takie momenty, kiedy wcześniej trzeba zatrzymać się, po prostu radować się, że udało się, nie wiem, fundament zamknąć coś. Że jest dach już położony, yy, i tak dalej, i tak dalej. Też z takich małych momentów, co wcale nie oznacza, i tutaj wracam już do Mojżesza, y, że nie ma już później żadnych problemów, kłopotów, y, że nie ma później żadnych trudnych momentów i chwil. Tak naprawdę, y, jeśli spojrzymy na to, co działo się w Egipcie, to można powiedzieć, to było preludium do tego wszystkiego, co teraz zacznie się dziać na pustyni. Naród izraelski jest narodem, który doświadczył niesamowitego prowadzenia Boga. Jest narodem, który doświadczył niesamowitej potęgi Bożej i takiej Bożej ochrony. Ale jak widzimy, i to może nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego narodu, może nas wszystkich, Widać po tym wszystkim, co dzieje się później, że bardzo szybko jakby zaczynamy żyć pewnymi resentymentami. Wspomnieniami tego, co było, kiedyś to było lepiej. Za moich czasów to było zdecydowanie lepiej. A kiedyś to kościół był taki wspaniały, i tak dalej, kiedyś to i tak dalej, i tak dalej. Można by... Jest zawsze pokusa życia resentymentów wtedy, kiedy napotyka się problemy. I wydaje się, że no, no, teraz to już może być tylko i wyłącznie gorzej. I z tym musi sobie zacząć radzić mojżesz. Dochodzimy do takiego momentu, w którym zaczynamy widzieć Mojżesza nie tylko tego, który jest Bożym posłannikiem, tym, który ma się zmagać z faraonem, z przeciwnościami zewnętrznymi, ale zaczynamy w dalszej części już widzieć Mojżesza, który jest tym. Kto jest prawdziwym przywódcą, który jest tym, który jest prawdziwym liderem, który zaczyna w pełni rozumieć odpowiedzialność za naród, który Bóg mu powierzył. I co ważne, to doświadczenie Egiptu, doświadczenie tej przeciwności, myślę, że ukształtowało, jakby zahartowało Mojżesza w sytuacji trudniejszej, a mianowicie przeciwności, trudności i narzekania, które wychodzi z wewnątrz. To jest trochę tak, że kiedy spotyka nas, nie chcę powiedzieć krytyka, ale jakieś uwagi, ktoś rzuca kłody pod nogi, to zupełnie z zewnątrz na nas spada, to paradoksalnie często to bywa też pewnym impulsem umacniającym wspólnotę. To widać, kiedy wspólnota jest dotykana jakimiś trudnościami zewnętrznymi, bywa, że to Organizuje wspólnotę, bo zostawiamy wiele problemów, które są wewnętrzne, bo jest coś, z czym musimy sobie poradzić, jest coś, przez co musimy przejść. Historia narodu izraelskiego, historia chrześcijaństwa jest przecież doskonałym przykładem tego, że wtedy, kiedy na przykład w pierwszych wiekach Kościół był Kościołem pod presją, Kościołem działającym. Jako religio-ilicita w Cesarstwie Rzymskim, religia, która była niedozwolona, który porykał się z problemami, który w każdej chwili mógł być kościołem zaatakowanym, a zależało to od kaprysu jakiegoś cesarza, paradoksalnie kościół się wzmacniał. Największy wzrost kościoła to jest czas jego prześladowań. Kiedy spoglądamy na Izraela, nie w tym momencie, później, widzisz też, że kiedy Izrael przechodził przez trudne doświadczenia i jednoczył się, a kiedy przychodził dobry czas, kiedy nie brakowało chleba, miodu, wina, no to wtedy najczęściej gdzieś przychodził taki rodzaj niepamięci tego wszystkiego, co było wcześniej. I to jest, myślę, że taka jedna uwaga. Natomiast przychodzi Mojżeszowi borykać się z problemami, które rodzą się wewnątrz. I to są problemy niełatwe, ale też problemy, które bolą. Ja myślę, że bardzo zwyczajnie to jest coś, co boli, dlatego że to jest tak jakby no, gdzieś od wewnątrz, od części mojego życia, części mojej wspólnoty przychodzą ciosy, których niekoniecznie się spodziewam. I kiedy czytamy już później, niemalże chwilę po tym, jak skończył się czas radości, zaczyna się czas narzekania. On jest związany również z tym, że się pojawi manna, że się pojawią przepiórki, ale niesamowite jest to narzekanie, które będzie towarzyszyło Mojżeszowi, które będzie wycelowane w Mojżesza. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Co będziemy pić? Yy, czytamy. Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci naszej, i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? To jest no, niesamowite, bo to jest jakby pokazanie, to ty jesteś wszystkiemu winny. I myślę, że to jest też ważne. Wspólnota niekoniecznie rozumie wszystko, z czym przychodzi borykać się całej wspólnocie. To jest coś, co musi być też cechą lidera, a mianowicie poczucie tego, że muszę być przygotowany na to doświadczenie i ciosy, można powiedzieć, na to szemranie, które rodzi się z wewnątrz, ale nie po to tylko i wyłącznie, by je zwalczać, bo to prowadzi do pogłębiania, wtedy, kiedy trzeba, trzeba reagować. Ale myślę, że Mojżesz zwraca się ku Bogu przede wszystkim, prosi Boga, by to on przeprowadził przez... Tę trudną chwilę, która dotyka wspólnoty, ale Mojżesz jest też tym, który widzi dalej rozumie więcej niż ci, którzy są członkami tej wspólnoty. I w tym wyraża się też jakby troska i mądrość lidera, że nie poddaje się zgorzknieniu. Bo w tym momencie łatwo byłoby powiedzieć: To ja mam dość. No, to jest jedna z takich najgorszych rzeczy. To ja się staram, ja robię, ja organizuję. Nie wiem, pracuję, nie chcę powiedzieć po godzinach, bo to trudno powiedzieć kiedy. Niemalże po nocach. I zamiast jakiegoś słowa, nie wiem, choćby dziękuję, to słyszysz, a po co, a na co i tak dalej, a to jest niepotrzebne, a kiedyś ktoś tam zrobił coś lepiej. I jedna z pierwszych reakcji, która się rodzi, to jest taka, to nie będę, nie chcę. Mojżesz nie. Mojżesz jakby przechodzi nad tym, bo wie, chyba rozumie też, że to jest coś, co po prostu będzie w tej wspólnocie. Myślę, że poznał Hebrajczyków na tyle, że wie, że no, życie we wspólnoty, wspólnocie, prowadzenie wspólnoty, to nie jest tylko i wyłącznie przypinanie sobie orderów, by później tam przechodząc na emeryturę mieć marynarkę z dwóch stron wyklejoną. Ale to jest też. Zmaganie i paradoks jest też taki, tu już jakby troszeczkę przeskakujemy, że Mojżesz chyba rozumie, że to jest dzieło, które wykonuje. A jakie jego będą owoce, to jest kolejna rzecz. Jeden sieje, a innyż nie. To jest jedna z tych rzeczy, którą można uczyć się w ogóle, kiedy spojrzymy na historię Mojżesza. Niesamowite, Zaangażowanie, niesamowita praca, ale do ziemi obiecanej wprowadza zupełnie ktoś inny. I drodzy, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Dlatego, że dziś mówimy już trochę o Mojżeszu jako o liderze, którym przychodzi zmagać się, który musi rozumieć, który musi wstawiać się też za wspólnotą. Mojżesz jako lider nie dostrzega jednej rzeczy: że rzeczy zaczynają go przytłaczać. Trzeba być obowiązki. To widać wtedy, kiedy odwiedza go jego teści. to odwiedza Mojżesza, przyjeżdża z synami. To jest radosny czas. I to jest też taki niesamowity czas. Myślę, że tych kilka zdań, które gdzieś tam pojawiają się w księgach mojżeszowych o, o Jetrze, to są zdania pokazują, że to jest człowiek, który miał pewien taki zdrowy osąd sytuacji i który potrafił dać. Dobrą radę na dany moment. Mojżesz, jak wiemy, czuł się odpowiedzialny za wspólnotę i to jest dobra cecha, ale konsekwencją tej odpowiedzialności może być też to, że chcemy niemal we wszystkim być, angażować się nad wszystkim, czuwać, wszędzie postawić tę ostatnią kropkę, żeby mieć pewność, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Do pewnego momentu się da, ale w pewnym momencie się nie da. Myślę, że warto zrozumieć, kiedy jakby przekracza się tę granicę, to nie jest łatwe. Mojżeszowi wcale nie pomaga jego mądrość i to, że Mojżesz podlega jakiejś autorefleksji, zaczyna rozumieć nie. Ktoś mu to po prostu mówi. Ale mądrość Mojżesza polega na tym, że Mojżesz nie upiera się, mówiąc: Nie, słuchaj, ja to robię dobrze, ja czuwam, daję sobie radę i tak dalej. On przyjmuje radę. Zaczyna dzielić obowiązki, zaczyna delegować, bo myślę, że Jetro po prostu pomógł mu zrozumieć to, że nie da się prowadzić, nie da się organizować wszystkiego, nie da się rozsądzać wszystkich sporów, jeśli nie wyznaczy się tych, którzy będą dzielić ze mną odpowiedzialność w tym zakresie i co więcej, którym ja tę odpowiedzialność dam. I obdarza ich w tym, tej odpowiedzialności zaufaniem. No, też jest czasami taka druga wada liderów, którzy delegują odpowiedzialności, a i tak mimo wszystko próbują niemalże codziennie zbierać raporty: A jak było, a co było, a tak, a dlaczego i tak dalej. Ja bym to zrobił inaczej, i później samemu się nie angażuję, ale spędzam niemalże godziny na analizowaniu tego, jak było. Mojżesz rzecz przyjmuje to, i myślę, że to jest też. E, Taka uwaga, która myślę, że gdzieś płynie, warto czasami zaprosić kogoś z zewnątrz, by popatrzył na pracę, by przyjrzał się jej, nie po to, by nie wiem, od razu skrytykować albo pochwalić, ale po to, by po prostu powiedzieć kilka uwag dotyczących tego, czy może coś zrobić inaczej, czy może coś inaczej przeorganizować, a może pewne rzeczy mogą zrobić inni. Ale kiedy o tym jeszcze mówimy, to oprócz tego, że Mojżesz delegował, to byli ci, którzy chcieli się tych odpowiedzialności podjąć. To jest jakby kolejna rzecz. Może to jest też tak, że Mojżesz tych ludzi jakoś pociągnął, ale myślę, że czasami problem jest też taki, że my chcemy, a niekoniecznie znajdujemy tych, którzy chcieliby. Ale warto o tym też myśleć. I kiedy. Myślimy o Mojżeszu, o tym delegowaniu odpowiedzialności. Myślę drodzy, że warto spojrzeć jeszcze na jedną rzecz. I to jest coś, czym chciałbym już dzisiaj zakończyć, a później od tego zacząć, kiedy mówiłem o tych problemach, które wychodzą ze Wspólnoty. Są takie momenty, w których rolą lidera jest przyjąć, można powiedzieć. Na siebie i pójść dalej, ale są też takie momenty, w których trzeba po prostu coś dzielić. Trzeba działać ostro. I to widzimy wtedy, kiedy pojawi się złoty cielec. Tam nie będzie pytania o wyrozumiałość. tam nie będzie pytania o a może by nie, ale tam będzie czas, w którym trzeba będzie pokazać, kto jest Panem? Ale mówimy tutaj o zupełnie innej rzeczy. Czym innym jest szemranie, niezadowolenie, czym innym jest ścieranie się wizji, co było lepiej, a co gorzej, a czym innym jest to, kiedy do wspólnoty wkrada się nauczanie, albo kiedy do wspólnoty wkrada się, można powiedzieć, bóstwo, tak to można powiedzieć, które pod pozorem radości danej wspólnocie. Tak naprawdę prowadzi daną wspólnotę do zakłady. Wtedy też czasami trzeba sobie powiedzieć, niestety, coś trzeba poświęcić. W tym wypadku, Mojżesza, trzeba było poświęcić po prostu część ludzi. Nie było to łatwe, nie było to proste i myślę, że wcale nie było w żaden sposób przyjemne. To było przykre, ale czasami po prostu tak trzeba działać. I tym drodzy, drodzy kończę na dzisiaj, bo tak widzę, że troszeczkę przeciągnąłem ten nasz dzisiejszy wykład. Zapraszam na kolejny. Już dzisiaj zapowiadam, że na kolejnym nie chcę mówić o właśnie wszystkich takich sprawach związanych z zarządzaniem, liderowaniem, zmaganiem się. Chciałbym, żebyśmy za tydzień spróbowali spojrzeć sobie na Mojżesza jako na człowieka, który wzrasta w poznaniu Boga. Bo to jest... Też niesamowicie ważne, że bycie liderem to nie jest tylko i wyłącznie kwestia podejmowania decyzji i odpowiedzialności, ale to jest też kwestia budowania swojej duchowości, bo bez tego po prostu się nie da. Jeśli nie ma właściwie ugruntowanej duchowości, to wszystko to prędzej czy później okaże się puste, a wtedy okaże się, że nie jestem posłany, nie jestem wyposażony. I Boga przy mnie nie ma. Dziękuję.